Przed metą strzeliliśmy dacha. Jean-Marc dzisiaj nie miał najlepszego dnia, tak bywa, ale absolutnie nie mam do niego pretensji, bo ja też mam słabsze dni i to jest naturalne. Po prostu był problem z znalezieniem drogi i w momencie, kiedy zobaczyliśmy tą drogę, co trzeba, ja zacząłem gwałtownie skręcać, ale był bardzo duży taki trawers, zjeżdżałem, bałem się wyprostować, bo gdybym wyprostował, pojechalibyśmy jeszcze o jedno piętro niżej, tylko nie było widać tego drugiego piętra, a tam mogło być i 10 metrów i wtedy byłby poważny crash. Także zostaliśmy na drodze, ale samochód wywrócił się na dach i później został na boku. Wzięliśmy ludzi, którzy tam byli, było na szczęście 3 osoby, zatrzymaliśmy jednego motocyklistę i bardzo ciężko, ale przewróciliśmy samochód na koła. No oczywiście taka procedura trwała trochę, trwała z 10 minut, także 10 minut straty, no niestety nas tutaj bardzo, no może nie pogrąża, ale no zmniejszyło szansę, jeżeli chodzi o odrobienia strat, bo i tak byśmy dzisiaj przegrali ze Stefanem, ale to było około 1,5 minuty, do 2 może. Także dobry OS, ale były i słabsze chwile. Był taki moment, kiedy znowu pomyliliśmy drogę. Wtedy Stefan nas przeszedł, Peter Hansel. I dla mnie ogromna satysfakcja, bo pierwszy raz w życiu dogoniłem Stefana, wyprzedziłem go i odjechałem na prawie minutę. To znaczy wróciłem, bo on już wtedy 3 minuty był nade mną, bo doganiając mnie odrobił te 3 minuty. Także ja zmniejszyłem dystans 3 na 2 minuty, na 2 z groszem. Także no... Takie są rajdy. Dobrze, że w ogóle jesteśmy w grze, bo moglibyśmy leżeć teraz na boku i czekać na jakąś ciężarówkę, która nas przewróci, gdybyśmy nie znaleźli ludzi.